Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Wyprawy na Janka. Osoby wspierające w serwisie Patronite oraz YouTube. Dołącz do nich i ty. Cześć, witajcie. Z tej strony Project Explore. Witamy Was na kolejnej eksploracji. Jak wiecie, dalej znajdujemy się na terenie opuszczonej fabryki samochodów. Tym razem jesteśmy w podziemiach. Oczywiście jest ze mną gościnnie Konrad. Siemanko, pozdrawiam z rodzącego się kanału Rediscovered. Dzisiaj wraz z kooperacją Północ-Południe Project Explore zabieramy Was w podróż po piwnicach kolejnej niesamowitej fabryki samochodów. Dokładnie. I stła, witam Was Janek, który już obszedł piwnicę i zapewnia Was, że będzie sztos. To lecimy. Nie lenimy się, zabieramy Was ze sobą. Ok, teraz jesteśmy prawdopodobnie... Napis, nie? Jak wchodziliśmy? Tak, tutaj z zewnątrz był napis nad drzwiami stołówka. No i zresztą tutaj widać, jest jakiś duży wentylator. Tak, to jest wentylator. No, jakaś tam elektronika, nie? Pamiętajmy, że jesteśmy w podziemiach, więc jeżeli to było takie pomieszczenie użytkowe, no to musiał być tutaj system wentylacji, nie? Ale zwróć uwagę na to, że pomimo, że tutaj już od dawna nie ma takiej wentylacji elektrycznej, to pomieszczenia wcale nie są zagrzebione. Tutaj nie śmierdzi, jest to całkiem ładnie utrzymane. Tutaj wchodzimy do faktycznej stołówki. Tutaj zobacz, chyba było jedzenie. Taśma z tackami. Tak, dokładnie. Od razu taki żart, dlaczego górnicy nie chodzą na zakupy do Lidla, bo od razu z przyzwyczajenia wskakują na taśmę. Jak pozdro dla kumatych. Zobaczcie, też bardzo fajnie zachowane mamy jeszcze... Tacki. Tak. Tacki są krzesełka. No wszystko jest. Zobaczcie. Tak trochę to pomieszczenie przypomina podziemia Prypeci, nie? Dokładnie. Ale w ogóle taka ciekawostka, że stołówkę zrobili właśnie pod ziemią, nie? Pod zakładem. Nie w części biurowej, tylko pod zakładem. Teraz kierujemy się do kuchni, z tego co widzę. Tak jest. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ok, mamy tutaj takie przejście typowo. Poczekajcie chwilę. Ja muszę mówić głośniej, bo nie mam mikrofonu. Zwróciliście uwagę, co mamy po lewej stronie? Tomasz, znasz to ze stołówki w Prypeci? No ten taśmociąg, nie? A to mówiliście o tym? Tak. Tak, wspominaliśmy o tym. Tak, dokładnie. Podłączyli nam internet, lecimy dalej. Ok, otwieramy przejście. Okej, okay, tutaj co? Mamy lodówkę. Tak, Gecko. Kuchenną typowo, ale taką wiesz, dla dużych tutaj. Widać, że dla jakiegoś przedsiębiorstwa gastronomicznego. Polarus, czy to była czasem 100 lat, spółka akcyjna, to jest polska firma. Mhm. Także mamy tutaj wspieranie regionalne, że tak powiem. Zobaczcie, ile w ogóle było wcześniej takich polskich biznesów, nie? Tak, a teraz już jest dużo mniej. O, tutaj mamy korytarz, w którym będziemy niedługo szli i możecie usłyszeć takie dźwięki. W tle rozlegają się strzały z pobliskiej strzelnicy. Tak, za ścianą jest strzelnica. Także część tego budynku, jak widzicie, jest użytkowana, a część wygląda w ten sposób, który widzicie przed sobą. Zwróćcie uwagę na to. Czekaj, co to jest? To jest jakiś podgrzewacz czy coś takiego chyba, nie? Promer to jest zmywarka, a może wyparzarka? Aha. A, faktycznie, no. Zmywało, masz instrukcję. Po lewej stronie szkło, po prawej panelu. Tak. Czyli taka naprawdę mega stara zmywarka. Dawno jeszcze takiej. No nie widziałem w sumie takiej jeszcze. Spójrzcie tutaj na to. Mamy windę. No oczywiście wiadomo, zręb, klasyka wind. Ale zwróćcie uwagę na to, że ona prowadzi na dół. Nie do góry, bo u góry mamy tutaj chyba jest silnik tego. Dźwig. Tak, dźwig i rozdzielanie prądową. Także ona musiała jechać w dół. A jesteśmy na to wychodzi, że jesteśmy na pierwszym piętrze podziemi. Ciekawe, ile pięter w dół zjeżdża ta winda. No, dokładnie. Ok, mamy zejście na niższe piętro pod ziemi. Także tutaj prowadziła ta winda z żywnością. O, ale to się długo ciągnie tutaj. Daleko. I tu jest fajna ciekawostka. Zobacz na to. Oho. Mamy tutaj wentylator, ale jeszcze mamy zejście niżej. Aha, tu są te tunele techniczne. Do tuneli technicznych, całkiem sporych.
My chodzimy po podziemiach i nie znaleźliśmy tutaj jeszcze schronu, a schron być musi. Więc możliwe, że tymi tunelami technicznymi byśmy dotarli właśnie do schronu w częściach czynnych tego obiektu. Zwróćcie uwagę, że beton jest po układaniu takich szalunek właśnie deskowych, które są bardzo właśnie takie charakterystyczne dla podziemnych konstrukcji obronnych, nie? Także no, ciekawostka jeszcze do eksploracji z spora. No powiem wam, że klimacik tutaj jest naprawdę ciekawy. I rozległe są te podziemia, nie? Jo. W sumie duża hala, no to też podziemia też musiała być duże. Olbrzymi zakład, nie? Tak. Nie pamiętajmy, że to jest jedna z części tego wszystkiego. Cały czas tutaj nam się przewijają te strzały z tej pobliskiej strzelnicy. W dalszym ciągu wszystkie pomieszczenia są wentylowane. Chociaż wydaje mi się, że te wentylatory, nawet jeżeli nie ma prądu, to zapewniają wentylację taką grawitacyjną, nie? Niezależną od elektryki. Okej, no tutaj mamy szatnię i prysznicę, także nie dość, że w części biurowej było to wszystko, także tutaj mamy jeszcze też. Zobaczcie, jakie to są grube drzwi, taka blacha, dosyć gruba, oddział i telefon wewnętrzny. Zobaczymy, co tu jest. O, tak jak... Nie też. Wiem, czy to słyszycie, ale cały czas słychać takie buczenie. Prądu, nie? To wszystko jest jeszcze pod napięciem, zobacz. Możesz pokazać widzom, tylko tam nie zbliżaj się za bardzo. To wszystko jest jeszcze pod napięciem. Ciekaw jestem, czy gdybyśmy zwarli tutaj te dwa przewody, udałoby się uruchomić ten potężny wentylator. Aby kurzu tutaj się nagle... I na pewno zwrócilibyśmy na siebie uwagę personelu obiektu. W ogóle sam silnik, ciekaw jestem, ile generuje hałasu, na pewno sporo. Trochę się czuję jak w jakimś schronie podziemnym, nie? Bardziej to przypomina podziemne miasto. No, też prawda. Zobacz, własny węzeł grzewczy. De facto najlepsze kaloryfery, jakie były. Tam na korytarzy. Okej. Tutaj mamy chyba taki długi korytarz bardzo. Dlaczego te blachy na końcu mają dziury w środku? Zobaczcie, widać światełko w tunelu. Ale zobaczcie w ogóle tutaj, to jest tak jakby trochę nie dokończone, ale widzisz, pustaki są po prostu powrzucane. I tyle, nie? Zobacz, że tutaj są jeszcze lampy, więc może to był jakiś taki tunel, korytarz techniczny, albo nie było potrzeby wykańczania tych rzeczy, nie? Może być. Nie dotykać urządzenia elektryczne. I tutaj to faktycznie działa, bo tutaj jest prąd, tak jak Konrad wspominał. No i może się tutaj poradzić, także trzeba uważać na takie rzeczy. Idziemy tutaj tym korytarzem. Zobaczcie w ogóle ten grzybek wentylacyjny. Śmieszne to wygląda, nie? On jeszcze tak ze ściany wystaje. Ale pytanie, jak głęboko sięga? No właśnie. No a tam dalej mamy, możecie zobaczyć wyjście. I mamy dalszą część podziemi. To już chyba będzie końcówka, tak mi się wydaje. Zobaczmy, co tutaj mamy. Ciekawe, co to było za pomieszczenie, nie? Bo tu patrz, masz szybę przydzielającą dwa pomieszczenia. Jakiś taki safe. Może wydawali tu jakąś dokumentację? No. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj był magazyn ubrań roboczych i tutaj była chyba kiedyś, za pierwszym razem jak siedziałem, to była taka szwalnia, czyli naprawiali zepsute ciuchy, dlatego masz te guziki, bo oni na bieżąco to reperowali. A. Wow, a co to jest? Wniemanie, emiter Kajmanowa. Przechodzenie czujnika, no i mamy znaczek promieniowania. A co tu w środku? Wiesz co, no wygląda jak szpital w Prypeci. O kurde, ubrania, patrz. Trochę się czuję właśnie jak w podziemiach szpitala, nie? Miałeś ten znaczek radioaktywności i
ubrania strażaków, nie? Złożone na ziemi. Tak jest, a że my dozymetru ze sobą nie mamy, to by można było sprawdzić, co to faktycznie daje podczyty. No, jestem ciekaw, po co ten znak był promieniotwórczy, nie? Jakby w takim miejscu. No. Nie wiem, co to ma wspólnego w ogóle z samochodami, nie? Całkiem ciekawe, jeszcze maska spowolnicza na górze. Pokaż, zrobię zbliżenie. Aha, widzę, no. Starego typu taka, nie? No tutaj firanki jeszcze, także tutaj chyba najwidoczniej może było sobie otworzyć te okno. Tu masz ciekawostkę, o którą już wiedzieliśmy wcześniej. Wow. No trzeba uważać. No właśnie, zobaczcie, kolejna strzykawka. No i łyżka, na której podgrzewają, nie? Generalnie bym tu bardzo zajebiście patrzył pod nogi, nie? Musimy tutaj, jak będziemy tu chcieli wejść, to będziemy musieli patrzeć pod nogi, bo trzeba zwracać uwagę na tego typu rzeczy. No tutaj był magazyn ubrań, nie? Na to wychodzi. No tak. No. Ale już taki wie, że magazyn, że po prostu masz szafki, znaczy półki w sumie. Widać jeszcze wypełnione na dole dokumenty. Karty odzieżowe pracownika, kolejne maski spowalnicze. Ale to tych ciuchów się zachowało. Tu macie ślady krwi, więc chyba komuś nie poszło z kłuciem. Oho. Wow, to jest ciekawy artefakt, spójrzcie. Maszyna do pisania z predomu. Badanie radiologiczne. Badanie radiologiczne? Tak, tutaj, Siuda. Ciekawostka, nie? Może to był zbiór po prostu jakichś takich medycznych kartotek, nie? Całkiem możliwe. Już generalnie robimy linka i są kolejne strzykawki, więc jak nie widać po czym stąpamy, ja bym sobie to odpuścił. Na tym podgrzewali grupowo. Te. Nie no, nie wiadomo czy na ciuchach tu leży jakaś igła, ja tu nie chcę przechodzić. No, też mi się wydaje, że nie ma sensu. Ok, kończymy eksplorację opuszczonych podziemi fabryki samochodów. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Moim zdaniem było bardzo klimatycznie. I wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek, który nagraliśmy przynajmniej w tej części fabryki. A Wy jakie tutaj macie opinie na temat tego obiektu? Ja może tylko dopowiem, że to będzie czwarty, ostatni odcinek z serii z opuszczonej fabryki FSO. A dzisiejsze wrażenia, no... od ekstazy po makabrę. Jeżeli chodzi o mnie, to czasami klimat potrafi przerosnąć w takich miejscach. Natomiast dobrze, że skończyliśmy tę eksplorację takim składem, jakim ją zaczęliśmy. I tym optymistycznym akcentem kończymy eksplorację. No i co? Do następnego razu. Pamiętajcie o subskrypcji, polajkowaniu i do zajrzenia na kanał Konrada, ponieważ rozkręca swój kanał. Jak kanał już powstanie, serdecznie zapraszamy Was razem z Danielem na kanał Rediscovered Urbex. Cześć! Na razie. Project Explore. Tomasz i Jan. Zapraszamy także na stronę Jana. Wyprawy na Janka. Muzyka Epidemic Sound. Nie zapomnij subskrybować kanału Project Explore, by nie przegapić kolejnych niesamowitych przygód.